Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w dzień tygodnia czwartek. W dzień tygodnia czwartek, nie pamiętam na czym skończyłam wczoraj, czy się żegnałam, czy nie. Jak nie, no to przepraszam, naprawdę nie pamiętam. Jestem właśnie w kuchni, za chwilkę idziemy robić sobie pielęgnację, więc zaczniemy dzień od pozytywnej jakiejś myśli na dzisiejszy dzień. Uwaga, uwaga, otwieramy. I losujemy, chcę, żebyście widziały, jak losuję. Mam jedną. Zamykamy nasz słoik. Dzisiaj 21, słuchajcie, marca, żeby nie było. Tak jak powiedziałam, postaram się do samego wyjazdu nagrywać Wam już właśnie vlogi. Uwaga, otwieramy. Czekajcie, ściągam to. Uwaga, uwaga, muszę to tak mieć, poczekajcie. Wow, mam nadzieję, że to widać, że nic tutaj nie ściemniam. Nie staraj się iść w ślady innych, świat potrzebuje kolejnej Matki Teresy. Gandhiego chce Ciebie. A nieraz słyszałam, że ja jestem jak Matka Teresa, no. I jak ciocia z Ameryki jeszcze, też, no, ta co rozdaje prezenty na prawo i na lewo, wcale nie zważając na to, że tak naprawdę tylko się daje, a się mało co dostaje. Ale życie już mnie na szczęście nauczyło i już teraz tego nie robię. Także warto brać sobie na klatę za i przeciw oraz wyciągać wnioski. Naprawdę warto wyciągać dziewczyny wnioski i przestać być naiwnymi. Dobra, ja robię kawę, za chwilę zwinę sobie ten rulonik i zaniosę tam do pokoju. Zrobimy sobie kawcie. Już mi dzisiaj synek z rana normalnie podniósł ciśnienie. Chyba maksymalnie jak mógł, słuchajcie. Przygotowuję sobie ciuchy, te takie szkolne, patrzę, a tam taka plama na kolanie, że to jest po prostu głowa mała. Ja nie wiem, czy on na kolanach po prostu, słuchajcie, jak pielgrzymka jaka, jak pielgrzym jakiś, który na kolanach chyba ze szkoły do domu wraca, nie? Bez kitu. Cały upierdzielony. Koszula z tyłu gdzieś jakaś czarna tutaj cała, nie wiem. Nie wiem po prostu jak on łazi z tymi kolegami, ale właśnie dostał reprymendę. Musiał podnieść mi ciśnienie oczywiście. I jeszcze oczywiście nie mógł znaleźć sobie, wiecie, koszuli, spodni, nie wiem gdzie mam. Masakra po prostu, drugi ojciec, bez kitu, nie? Kompletnie, ale to kompletnie nie dba o siebie. Na zasadzie, wiecie, jak nie jeden zresztą facet, żel model Studio Life na łbie, a w gaciach kurde, nie powiem co. No, faceci zauważyłam, że tak w dużej mierze tak mają. Że tu niby pięknie, ładnie, żel na włosach. Za paznokciami oczywiście syf. Czekajcie, bo się uwaliłam. A gacie kurde sprzed 3 dni, nie? No, nie wiem, też macie takich facetów? Wiem, że się nie przyznacie, ale ja już zauważyłam niejednokrotnie, że bardzo dużo mężczyzn z pozorów pokazuje, że o siebie dba. Wiecie, że tutaj marynara nie. To, co widzi się gołym okiem, to żeby było tak, a tam, gdzie trzeba zajrzeć, to jest po prostu pożar się Boże. Chyba tracę ostrość. No, także taka sytuacja. Jest godzina 8:55, wypiję właśnie kawę z Wami. Zrobię sobie pielęgnację, czego nie będę nagrywać, bo pielęgnacja jest wciąż taka sama. Jedyne, co wczoraj użyłam pierwszy raz i nie wiem nawet, czy to widać. Wydaje mi się, że widać. Zaraz siądę tam w świetle dziennym, to zobaczę w lusterku. Ale użyłam pierwszy raz właśnie tej mgiełki, którą Wam pokazywałam, jaką zakupiłam. James coś tam, Reed? Nie pamiętam, to co Wam pokazywałam, to użyłam tej mgiełki właśnie do twarzy. Czułam ten zapach pod nosem, ale chyba mi się wydaje, że jest efekt. Jeżeli jest, to za chwilę sobie dzisiaj też użyję. I znowu fajna opcja, dlatego że możecie ją użyć sobie na make-up lub pod make-up, jak wolicie. Ja dzisiaj w ogóle idę, słuchajcie, na rzęsy. Idę dzisiaj na 10:00, także właśnie mam jeszcze godzinkę. Akurat chyba.
Idę na 10 na rzęski, także pokażę Wam na pewno efekt, a na 16 idę do pracy. Gotować nic nie będę, dlatego że wczoraj wpadł jeszcze do mnie wieczorem, chciałam drzwi zamknąć, wpadł do mnie wieczorkiem Krzysio i przywiózł nam, słuchajcie, te, co ja lubię, no, żeberka, przywiózł nam żeberka w sosiku, także jeszcze będę miała, wczoraj gotowałam jeszcze ziemniaki wieczorem po pracy, robiłam sobie surówkę z pory i, no zresztą tu widać, o, robiłam surówkę z pory i z kukurydzy, z majonezem, tak jak lubię i co? No i zjadłam dwie porcje i dziewczyny, tak jak mi było ciężko na żołądku, to chyba dawno mi nie było. Przesadziłam. No powiem Wam, że chyba widać na tej... Wow! Bardzo widać. Ja nie wiem, dziewczyny, ale bardzo chyba to widać. Czy Wy też widzicie tą twarz taką opaloną? No powiem Wam, użyłam tego jeden raz i to na makijaż. Za chwilę będę zmywać twarz sobie, przemyję sobie płynem micelarnym jeszcze. Myłam twarz, ale przemyjemy sobie płynem micelarnym, dlatego że woda stała to tak nie zmyje. I sprawdzimy sobie, ile mi zostało tego samoopalacza na twarzy. Idąc do Agi na rzęsy, postaram się właśnie jakby nie mieć makijażu na twarzy, żeby po pierwsze nie utrudnić, a po drugie idę dopiero do pracy na 16. Zobaczcie. Nie no, ładnie się trzyma. Patrzcie, no schodzi, no bo schodzi, no. No to jest samoopalacz, więc to nie będzie, wiecie, nie wiadomo jaki efekt. Mówię też, żeby przetrzeć sobie, ale ja nie miałam żadnych cieni, także ja tutaj nie muszę raczej chyba nic fisiować, ale bardzo, bardzo ładnie opala. Powiem Wam, że dużo mocniej niż faktycznie ten Saint-Tropez chyba. Ten Saint-Tropez jest taki delikatniejszy, łagodniejszy bym rzekła. I to jest, słuchajcie, light medium. To jest light medium, czyli lekki do średniego. A on naprawdę ładnie chwycił. Nie wiem, czy tam był jeden, czy jeszcze był jakiś, ale jakby był jeszcze jakiś, to mogłabym zakupić, słuchajcie, mojej psie-psiółce. Nie pamiętam teraz, czy był jeszcze. Ale super. Wow. No mi się podoba ten efekt bardzo. Ja nie wiem, czy Wy widzicie w ogóle. Zmywam z siebie, no zmywam go, no bo to siłą rzeczy, myłam twarz, ale to się nie domyło. Dobra, wezmę teraz sobie tylko pędzelek, gdzie jest ten mój, nie pędzelek, tylko szczoteczkę moją do rzęs i przeczeszę sobie rzęsy. Jak widzicie, jestem znowu ponad 2 tygodnie z rzęsami i szczerze, mogłabym być jeszcze śmiało chyba z tydzień. Ale akurat biorąc pod uwagę to, że no nie mogę tak sobie na to pozwolić, gdyż dokładnie w środę, czyli praktycznie można powiedzieć, że czekajcie, mamy dzisiaj co? Czwartek. No to prawie, że za tydzień równy, no a tak dokładniej to za piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. Za 6 dni dokładnie, czyli mniej niż tydzień, my lecimy. No i Aga też 27 dziś leci na wakacje. Zobaczcie, jak mam jeszcze ile rzęs. Bardzo ładnie mi się trzymają. Bardzo ładnie mi się trzymają, także naprawdę no będę je cały czas już teraz robić. Dopóki Aga będzie robić, to dopóty ja będę tam do niej chodzić. Oki, wydaje mi się, że wystarczy. Naniesiemy sobie naszą pielęgnację. Nie mogę się przyzwyczaić, że powyjmowałam sobie moją pielęgnację z pudełek. I teraz leży ona sobie tutaj na takim lusterku. Położyłam sobie lusterko na biurku i to sobie leży na tym właśnie lustereczku. Okidoki. Mogę Wam powiedzieć też, ale to już pewnie będzie chyba po ptokach, że są nowe rzeczy z Revolution. Są takie paletki w kształcie jajek, wielkanocnych oczywiście. No i tak już prawie, że miałam się zastanowić nad tą jedną, ale mówię nie. Nie, Aga, nie dość, że tyle paletek chcesz jeszcze powyprzedawać, to ta będzie pewnie za chwilę kolejna. Gdzieś mi się... O, podwinęła mi się rzęsa i wchodzi mi w oko. I nie wiem, gdzie mam ten mój... Czekajcie. No, także co ja mówiłam? Że dzisiaj idę na rzęsy i to wszystko. Potem mam kolejną wizytę w niedzielę. W niedzielę robimy usta po pracy. Także jeszcze trochę czasu. No i co jeszcze? I to chyba
I to chyba, słuchajcie, tyle z nowości. No dobra, ja już nie będę wam pokazywać, bo pielęgnacja moja jest cały czas niezmienna, ta sama. Zaaplikuję te dwa kremy pod oczy, zaaplikuję walcenę wokół ust, położę sobie. Może jeszcze te krople zadziałały, słuchajcie, może ten Clarins, bo użyłam w sumie Clarins i użyłam to teraz ciężko mi stwierdzić. To dzisiaj zrobię dla odmiany, nie użyję Clarinsa, a użyję chyba tej mgiełki tylko. Tak zrobię i będę wiedziała, po czym ten ładny kolor był. Czy bardziej po olejku z Clarins, czy właśnie po tej wodzie, po mgiełce tej opalającej. Naniosę sobie właśnie kremik i potem na kremik, nie używam podkładu, użyjemy sobie właśnie ten James Reed. No i zobaczymy. Także ja się wyłączam i odzywam się do Was za chwilę. No i okidoki, ja już wszystko zrobiłam, co zrobić miałam. Pokażę Wam szybciutko tutaj moją, czekajcie, stylówkę. A nie, muszę się odwrócić. Stylówkę. Po prostu pokażę Wam, o, jak lecę. Dresik myszki Miki. Cały dresik myszki Miki. Bardzo proszę. O, tak, adidaski. Katanka. Katanka to jest ta moja przerabiana, czyli ta taka zwykła, nie pamiętam z jakiego sklepu, pewnie z jakiegoś New Looka albo coś. I ona jest na plecach z tym AGA Cosmetic Candy. Tadam! To, co robiłam sobie w Anglii. Muszę Wam też powiedzieć jeszcze, że stosowałam wczoraj sobie ten produkt. Bardzo fajna rzecz. Jeżeli nie lubicie bawić się balsamami, nie chcecie, żeby Wam się ręce kleiły, psikujecie sobie po prostu z odległości jakoś 5 cm ciało. I to bardzo fajnie się Wam osadza, tak wodniście. Możecie sobie weczyć, nie musicie, bo to bardzo fajnie tak. Nie daje jednego jakby takiego strumienia, tylko właśnie się tak fajnie rozpyla. Także polecam Wam serdecznie. Bardzo fajna forma balsamu, że tak powiem, w formie takiego spryskiwacza. Sprawdźmy sobie jeszcze Weather. Weather jest taka, ani chyba ciepło, ani zimno. Mam nadzieję, że widzicie. Taka jest Weather. Ja właśnie spadam, wychodzę już sobie powolutku. Mam nadzieję, że nie będę za wcześnie, ale już się ogarnęłam, jeszcze skorzystam z toalety i będę brykała, a jak wrócę, to postaram się poskładać Wam vlogi dalej. No i przygotuję już vloga na dzisiaj, bo na jutro pierwszego, tak. Także odzywam się do Was niebawem i lecę właśnie na rzęsy. Zobaczcie, ile mi jeszcze zostało. A na ustach jest właśnie Lovely, ten nowy błyszczyk wodnisty. Patrzcie, ile mam jeszcze rzęs. Bardzo ładnie mi zrobiła. Można powiedzieć, że jeszcze z tydzień bym mogła ponosić, ale nie mogę, dlatego że tydzień ponosić do wyjazdu, a potem wyjazd 12 dni. Tam już bym pogubiła i mogłabym wyglądać jak czubek, także musi mi podorabiać. No, także do usłyszonka. Właśnie wyszłam z rzęs. Tak wyglądają, pokazuję Wam od razu. Więc zostały one po prostu podorabiane tam, gdzie troszeczkę mi powypadały. Jezu, korci mnie, żeby iść do maka. Nie, no pójdę. No pójdę, bo nie wytrzymię.
pójdę, bo jestem bardzo blisko od McDonalda, a mam ochotę na kawę, w sumie na frytki też. Także idę na żarełko i co? I odezwę się do Was już chyba raczej, myślę, z domu. Czekajcie. No, za chwilę już właśnie będzie miała następną dziewczynę i teraz jestem umówiona, słuchajcie, na... Zapomniałam. Czekajcie, ja wracam 7, ona 15, to chyba na 15-16 jakoś tak jestem umówiona, także to już będzie długa przerwa. Po powrocie moim już mogę mieć jakieś tam większe, słuchajcie, prześwity, więc Aga mówi, że może nawet full seta mi po prostu machnie, ale to zobaczymy. Także taki jest efekt, mega mi się podobają, jestem bardzo zadowolona. Jak ktoś jest z gala, a mnie ogląda, to serdecznie Wam dziewczyny polecam, bo Aga naprawdę no jest w pełni profesjonalna w tym, co robi. Także dobra, ja popitalam, idę do Maka. Jeszcze się do Was może odezwę z domu. Gangonga? Co chciałaś? No co kot chciał? Ale jakbyś tak jeszcze wytłumaczyła, Lalo? Wytłumacz, co chcesz. O, Daisy też coś chce. Co ja tu mam? Zobacz. Co to? O, jak się wystraszyła. Jest respektos, co? Są respekty. I jest tutaj podział, tak? Która dłużej, która krócej. No, a karmy dwie. Patrzcie, jak ucieka od Daisy. Ty małpiszonie, ona ją straszy. No, ja właśnie wróciłam do domku, zakupiłam kociakom, słuchajcie, ich ulubioną, czekajcie, ulubioną karmę. To jest właśnie dokładnie ta. Te miganie, to tak jak Wam mówiłam, to te takie fale przechodzą. Kupiłam sobie ten, wodę kokosową, taką, niby na niej jest 1 pound, ale ja dałam za nią chyba 25 pi, słuchajcie, w Humbergansie. Także ta woda. Zakupiłam sobie pędzelek Bella Pro, taki, o, taki pędzelek. Zakupiłam dwie paczki takich ciastków dla moich szkrabów. Oni bardzo lubią merlancy, a to są jakieś Toffee Popcorn Crunch. Jakaś nowa wersja, nie wiem, o co chodzi, ale wzięłam im dwie, bo były za 1,50 funta obie. Zakupiłam, uwaga, dwa monsterki, takie malutkie. Nie wiem, czy zaraz do Was z live'em nie siądę. Dalej zakupiłam Jajka. Jajka muszą być i zakupiłam też to bardzo dobre cynamonowe, płatkowe takie barsy, czyli te takie no batony, wiecie, o co chodzi. No, także taki mini shopping i taki mini kot. No co? O nie! No! Halo, halo! Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i przybywam do Was z testem tego produktu, z testem produktu z Nivea w odcieniu 02 medium, macie jeszcze light, nie wiem czy jest dark, bo nie widziałam, Q10 anti-age 3 w 1 Radiance BB Cushion, jest to anti-age 24 godziny nawilżenia natural looking coverage. Taki produkt. Nie wiem, czy jest dostępny w Polsce, ale wydaje mi się, że powinien być z tego względu, że widziałam reklamę w TV. Tak wygląda. Fajne, kompaktowe pudełko, świetne do zabrania w podróż. Więc jeżeli nie macie problemów z żadnych skórnych, nie macie żadnych niedoskonałości i potrzeby nie wiadomo jak mocnego krycia, to taki produkt powinien Wam wystarczyć w torebce. Otwieramy, mamy tutaj lusterko, więc świetna sprawa, wszystko elegancko, pięknie widać. Mamy oczywiście dołączoną taką gąbeczkę z Nivea. Otwieramy wieczko. I mamy tu produkt. Chcę Wam pokazać, żeby nie lusterkiem świecić. Tak to wygląda. Nie wiem, jak będzie z odcieniem. Na pewno no, nie byłam w stanie wziąć tego, słuchajcie, light, czyli tego najjaśniejszego. No i zobaczmy może. Namaczamy. Ja na twarzy teraz mam tylko i wyłącznie pielęgnację. Nie mam dzisiaj żadnego podkładu. Byłam dzisiaj na rzęsach, także dlatego podkładu nie używałam. Na 16 idę zaraz do pracy, więc Wam zademonstruję. Maczamy. Dobra, spoko się nabiera. Nie wiem, ile tego tutaj jest. No, kolor jest idealny. Super jest, myślę. No dobra. Spróbuję dać sobie specjalnie też w okolice. Spróbuję wklepywać, a spróbuję też tak leciutko rozcierać. Żeby jednak... O Jezu, jak to pachnie, dziewczyny. Pachnie w ogóle przepięknie kremem Nivea. Więc to już w ogóle kompletnie duży plus. Ogromny plus. Oby tylko tego produktu nie było tutaj zbyt mało. Dobra, zaraz zobaczymy, jak się to
spiszę. No jeżeli chodzi o kolorystykę, to chyba jest ona idealna do mojej, karnacji cery. Serio. To jest po prostu idealny kolor. Na tą chwilę zwłaszcza. Ja opalałam sobie twarz, słuchajcie, tylko i wyłącznie samoopalaczem. Używam kropelek tych, tego olejku z Clarins. Pokazywałam Wam na vlogu, więc będziecie widziały. Dobra. No powiem Wam, że ja jestem w szoku. Wow. Daję sobie też tutaj w okolice pod oczy, żeby tutaj mi się coś nie oddzielało, a przede wszystkim, żeby zobaczyć, jak się będzie wpijać w zmarszczki i w załamania i w te tutaj linie mimiczne. No i zobaczymy. Ma dawać nam nawilżenie, ma być... Na pewno jest delikatna formuła, na bank jest delikatna. Jest taka wręcz, powiedziałabym, troszeczkę kremowa. Kremowo-wodnista, nie wiem, ciężko mi ją opisać, ale naprawdę wygląda super. Ja nie wiem, jak to widać w kamerze, dam sobie jeszcze troszeczkę tutaj. Świetnie, pachnie fantastycznie. Jak jesteście ode mnie bledsze, to śmiało użyjcie sobie tej wersji light. Powinna być taka jak beige raczej, jak te takie ivory. Dobra. Myślę, że wystarczy. Ja nie chciałam zbyt dużo. Bardzo się zastanawiam tylko właśnie, na ile ten produkt będzie wydajny. Bo tak maczacie tą gąbkę i mam wrażenie, jakby to tak znikało. No ale to pewnie tak nie jest. Nie wiem. Zobaczcie. Naprawdę użyłam niewiele. I mi to wystarczy. Ale przepięknie pachnie. Pięknie się rozprowadza, idealnie wręcz. Myślę, że pędzelkiem też tutaj mogłybyście się posłużyć. Ja dam sobie jeszcze troszeczkę tu. Widzę, że nakładam ten produkt. Wjeżdżam sobie w okolice pod oczy. Przepiękny zapach. Słuchajcie, bardzo przyjemnie się tego używa. Zobaczymy, jak długo się utrzyma to na skórze. Ja dzisiaj idę do pracy na kilka godzin. Zobaczymy, jak się sprawdzi. To będzie bardzo taki króciutki filmik, bo to jest tylko test, pierwsze wrażenie tego produktu. Jak na razie, no zobaczcie, jeszcze tylko damy sobie rozświetlenie. Oczywiście Smashbox, mam go pod łapką, więc na pewno go użyję. Biorę sobie ten rozświetlacz, ten jasny z paletki Smashboxa, odrobinkę, żeby nie za dużo. No słuchajcie, mi się podoba ten efekt bardzo. Dobra, wydaje mi się, że powinno być ok. Okidoki. Nie chcę za dużo. Dobra. I ociupinkę bronzera, ale dosłownie ociupineczkę. I zobaczymy po pracy, co z tego wszystkiego na tej mojej skórze się nam utrzyma. Troszeczkę przybrązowię sobie nos. Zminimalizujemy. Troszeczkę damy też na brodę, żeby nie było taka odstająca. O! Ja się zbieram do pracy. No powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona efektem. Rozświetlenie widać, jest fantastyczne. Ja tutaj mam jakąś w ogóle bliznę, więc się też nie sugerujcie, że to zmarszczka albo coś. To jest po prostu blizna. I jeszcze jedyne, co chcę dać, to dam sobie ociupinkę tego najjaśniejszego z cieni tutaj, żeby przypudrować okolice pod okiem. Na zasadzie jak puder bananowy. Bo to jest taki jasny kolorek. O, żebym się tutaj nie wyświecała. To powiedzcie, że nie wygląda to ładnie. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Dajmy jeszcze sobie te rozświetlenie na łuku Pidyna. O. Myślę, że wystarczy. Super. Ja myślę, że wystarczy. Jak widzicie, nie robię nic dzisiaj z oczami, nie mam makijażu. Tak jak mówię, idę ci na prawie, że no, cały dzień do pracy, więc nic nie używam. Jedyny produkt, jaki dzisiaj testowałam i użyłam tylko do wykonturowania, ocieplenia twarzy i dania rozświetlenia, to jest Smashbox i Decali Contour oraz test tego produktu. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Ja oczywiście przyjdę jeszcze z jego recenzją. Dam Wam znać, powiem, jak się spisał, czy się utrzymał, czy się zmył, czy zszedł z mojej twarzy przed czasem. Ale przepiękny zapach, dziewczyny. No kurde. Powiem Wam, że genialne. Jeżeli nie potrzebujecie krycia, wydaje mi się, że to jest genialny produkt, zwłaszcza do brania, do torebeczki, do, wiecie, poprawienia sobie twarzy. Super.
Mega. Myślę, że chyba zamiast chyba podkładu ja to wezmę ze sobą na wakacje. Tak mi się coś wydaje. A na ustach dzisiaj mam, nos mnie przyswędział, uwaga, na ustach dzisiaj Lovely. O. Nudziakowo. A na ustach dzisiaj tak. A rzęsy tylko jeszcze przeczeszę. Nie mam dzisiaj żadnego koloru, jeżeli chodzi o oczy. Nie maluję. Nie potrzebuję, nie mam takiej potrzeby, ani nawet szczerze mówiąc dzisiaj ochoty, żeby malować oko. Rzęsy mam dzisiaj robione, dopełniane, więc ten efekt powinien wystarczyć. Coś mi tutaj chyba jedna tak odstaje, nie? Dobra, no i powinno to wystarczyć. Super, bardzo mi się to podoba. Jeżeli chodzi o brwi, to mam pociągnięte pomadą z Essence 02. Trzymajcie się cieplutko, to był test Nivea Q10 Anti-Age BB Cushion 3 w 1 Radiance. Także taki to jest efekt na mojej twarzy. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę zostawcie łapkę do góry. No i oczywiście komentujcie, piszcie w komentarzach, czy miałyście ten produkt, używałyście, lubicie, nie lubicie, co o nim sądzicie, czy jakby spełnia swoje zadania, czy też nie. Te, które obiecuje nam producent, ja jak na razie jestem zachwycona i póki co to na pewno biorę go ze sobą na wakacje. To jest świetny produkt na wakacje, żeby nie obciążać na słońcu skóry podkładem, nawet wieczorem. Także to powinno mi spełnić moje oczekiwania i wymagania. Trzymajcie się cieplutko, dajcie znać oczywiście tutaj w komentarzach pod filmem. Ja Wam wstawię na pewno link tego produktu tam, gdzie zakupiłam, czyli link z Bootsa. I co? Dałam za niego 10 coś, bo jest promocja teraz około połowy przecen, czyli połowę ceny, przecena, czyli 50%, więcej lub mniej, coś takiego, i tam niektóre produkty były właśnie o 50%, niektóre mniej, 30% i tak dalej, a normalna cena to 15, chyba 60, jakoś tak. Trzymajcie się, do usłyszenia, to był test tego produktu, a wypiszcie, co o tym myślicie. Buziaki, bajo!